Żeby żyć w zgodzie z leśnymi duchami, Słowianie zawsze podawali na Wilię, czyli Wigilię, dania z grzybów. Jednym z takich najbardziej ulubionych i najczęściej goszczących w domach Słowian to był barszcz grzybowy. Bardzo dużo tego barszczu podają do dzisiejszego dnia w Wielkopolsce i na Pomorzu. Zazwyczaj ja lubię klarowne i z łazankami. Taki będziemy dla Was przygotowywać. Głównie o smaku dojrzałych, dorodnych, dobrze wysuszonych, bardzo pachnących prawdziwków. Jak kupujecie grzyby, musimy patrzeć, czy one są aromatyczne, czy z nich wszystko to dobre wiatr wywiał z komina. Te są fantastyczne, pełne aromatu, chce się je jeść, chociaż są twarde i suche. Dlatego pierwszą rzeczą, którą zrobię, żeby była pewność, że nie są gorzkie, to zagotuję je szybciutko, żeby potem dołączyły i stworzyły barszcz grzybowy. Żeby przyciemnić barszcz grzybowy, również dodaję podgrzybki, bo one dają zupełnie inny ton zupie. Nie należy przesadzić, bo też są bardzo często, jeśli robimy wywar z podgrzybków, to barszcz ma kolor mało klarowny i czasami błotnisto-brązowy. Ale te są idealne, bardzo białe, z białą gąbeczką pod spodem, a brązową czapką. Grzybów, a grzybów starczy dla wszystkich. Ta fajną 5-litrową zupę. Słuchajcie, pachnie mi to wow, nie chcecie wiedzieć. Pachnie mi tu bardzo dobrze. Nalewamy wodą. No i już, tak jak do kapusty z grzybami. Podbijamy smak grzybów cebulą. Na maks. To już jest pierwsza rzecz, która się będzie nam gotować. Cebula, ziele angielskie. To wszystko, co zawsze pasuje do grzybów. Pieprz. Goździki. Liście laurowe. Przyprawy dają dużo, a nie tak wiele kosztują. W Polsce zawsze mam jakiś ogromny strach przed nałożeniem dużej ilości liścia laurowego, który stanowi fantastyczny aromat i jak gdyby taki oddech dla czegoś ciężkiego. Ułatwia trawienie i polepsza bardzo smak. Ja ubóstwiam świeże liście, no takich dzisiaj nie dostanę. Proszę. I teraz to się ma gotować bez soli. Tu robimy wywar z warzyw. Pięknego pora. Dzielimy na 4. Jeszcze nie włączamy żadnego ognia. Tutaj na sucho. Seler jak zwykle. Duże kawałki. Seler daje smak mięsa, w związku z tym tego selera nigdy nie może zabraknąć, a przy tym jest obłędny, potem podany w zupie, jeśli ktoś lubi. Ja ubóstwię. Przypomina mi dobry kotlet z mięsa. Cebula. Pietruszki nie będziemy rozdrabniać, a bardzo szybko się gotuje, jest dosyć miękka, to dodajemy na koniec, a to przesmażymy, żeby dodać do zupy. Proporcje są takie, że w garku, w którym gotujemy barszcz grzybowy, powinna być 1/3 warzyw, 1/4 grzybów, a reszta to jest połowa tej całej ilości wody, żeby tylko przykryły warzywa z grzybami, żeby nie było tej wody więcej, bo wody nie chcemy jeść na Wigilii, prawda? Oczywiście tę cebulę w międzyczasie smażymy, żeby też dodać ją do zupy na masełku. I w
Telomu nie będzie pływać po powierzchni zupy, bo mamy sposób na to, żeby to masło bardzo ładnie zemulgować, ale niekoniecznie czymś kwaśnym. Masło się musi rozpuścić, a to się już powinno zacząć gotować. Znowu to samo, powtarzamy przyprawy. Musi być naprawdę intensywne. Już intensywne są grzyby. Ziele angielskie jest zawsze konieczne i obecne. Dwa dzwonki wody. Więcej na pewno nie, bo będzie wodzianka, a nie grzybowa. Masełko nam się pięknie rozpuszcza. Teflonowa patelnia, zawsze łyżka drewniana albo z plastiku. Grzyby zachęcam do tego, żeby się gotowały. Zawsze modlę się nad tym, żeby gotowały się szybciej. Elektryczność jest bardzo bezpieczna, ale gaz jest cudowny do gotowania, a jeszcze lepszy żar. To też musi dostać pokrywkę. Tak ładnie. A grzybki się zaczynają ruszać. Przestawiam tu patelnię. Mi zakrywa przyciski, wariują. O, fajnie. Teraz jest ok. Sól. Do warzyw można już dodać. Nie cukier, do grzybowej nie. Gruba sól. Kamienna. Grzyby nam się już ugotowały. A teraz cebulka. Ona musi się zeszklić, nie posmażyć na czarno. Seler zielony dodajemy na końcu, żeby aromat zupy był bardzo, bardzo głęboki i taki warzywno-grzybowy. To dodaje smaku grzybom niesamowitej magii. Dodanie selera i cebuli powoduje, że grzyb eksploduje z grzybem ogromnym, prawdziwkowym, z cudownym, bajkowym kapeluszem. Czas, żeby włożyć grzybki do dara. O, i teraz się waży grzybowe. Trochę wam daję zapachu. O, cebula na koniec. Już ma smak. Bardzo dobry ta patelnia. Już to jeszcze bardzo lubię ją opłukać. A teraz na sam koniec gotowania dodajemy perfumy do barszczu grzybowego, czyli świeży koper, cały pęczek. Zwijamy go, tłamsimy, żeby wydobył z siebie i zapach i wszystkie możliwe soki. I oczywiście seler. Zielone liście na wierzchu, a to się ma ugotować twardego do środka. To się ma gotować. Gotujemy zupę tyle, ile potrzebuje do tego, żeby grzyby były miękkie. W każdym domu będzie to inaczej. Ktoś ma gaz na butle, który jest słabszy, a jeszcze ktoś inny robi to może na kuchni węglowej albo palonej drewnem. My mamy elektryczną kuchenkę, więc będzie się pewnie gotować ponad godzinę. Wolno, pamiętajcie, bo jak szybko, to będzie mętna, a ma być klarowna. Moja grzybowa już jest gotowa. Teraz ją trzeba doprawić. Była absolutnie idealna. Jest trochę mdła, bo grzyby są mdłe, więc kilka kropel cytryny jej nie zaszkodzi. Czas na przelanie zupy do wazy. Tak zwany barszcz wigilijnego grzybowego. Można robić też ten barszcz z zakwasem albo z kiszonych grzybów.
Ogórki się sieje tak jak ogórki kiszone, dokładnie. Piękny barszcz rybowy. A żeby był bardziej klarowny i smaczny, zaraz zobaczycie, co zrobię. Pamiętajcie, że pokrywki są cudowne do tego, żeby zawsze wszystko przenosić z miejsca na miejsce i w ten sposób kuchnia jest usmolona. O! I teraz szukamy grzybów. Nie. Przedtem, zanim szukamy grzybów, dojdamy do, dokąd zupa jest bardzo gorąca w wazie, wódki. Masełka. Jedno z drugim się emulguje. Można też to zrobić w garku. Próbujemy, czy się upijemy. No i poszły grzyby do góry. I smaki wszystko. Grzybki. W całości nie kroję, bo to przyjemność znaleźć. Tutaj mamy zupę grzybową, barsz grzybowy. Tutaj mamy łazanki, a do tego jeszcze wspaniałą, naturalną, niehomogenizowaną, niepasteryzowaną, jeśli nam się uda, bitą śmietanę. Będzie fantastyczna, będzie lekka do zupy. Jej ilość, mimo że będzie wyglądała na dużą, będzie minimalna, a wygląd fantastyczny, świąteczny jak śnieg.